Cześć, ja nazywam się Natalia Nekiel jestem w Melinie. Zaprosił mnie Marcin e. Meller, i tak sobie rozmawialiśmy o różnych ciekawych rzeczach związanych w ogóle z całym światem: i z Meksykiem, z Kolumbią, z Polską, z Portugalią, z Pieckami, z Warpunami i po prostu co tam jeszcze. Zapraszamy. Dzień dobry, witajcie. Tu Melina Westerok i ba, ale miałem R. H. H. Eee, bardzo mi jest dzisiaj przyjemnie, ponieważ z wami, ze mną, Natalia Nykiel. Cześć! A jest mi przyjemnie z wielu bardzo powodów. Będziemy rozmawiać Cześć, o kul przyjemnie. kulturze latynoamerykańskiej, o studiach w Portugalii, o badaniu może. Eee, ale muszę od tego zacząć. Muszę od tego zacząć. ładnych parę lat temu, dużo już lat <laughs> minęło. Pracowałem w dzień dobry TVN i dowiedziałem się, że gościem, gościnią, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli będzie młoda gwiazda, Voice of Poland, Natalia Nykiel. Szybko sobie poszperałem dziesiątki milionów osłon na YouTubie przeprowadziliśmy rozmowę na ty, jak to przed ekranem. O czym cięcie, a ty podchodzisz do mnie i mówisz, pan mnie nie pamięta, ale ja panu pierogi podawałam we młynie. Tak, było. Ja tę historię wszystkim opowiadam, bo to jest tak śmieszne. Ja też. E, ale wiesz co, bo najważniejsze w tej historii jest to, że ja w całej mojej karierze. Jedyną normalną pracę, jaką miałam, to właśnie bycie kelnerką w restauracji we Młynie, w Warpunach, po prostu na moich mazurskich ziemiach. Przez jeden sezon, przez dwa miesiące tam pracowałam jako kelnerka. I ja w, ja w ogóle to były wspaniałe dwa miesiące. W ogóle bardzo podobał mi się ten kontakt z klientem. I ty byłeś tym klientem, który mi zostawił najwyższy napiwek w mojej historii jakby pracowniczej. I było to 50 zł, a wtedy Żartujecie. to było dla mnie to było 50 zł. Ale pewnie byliśmy całą rodziną i tak dalej. Ja Wiesz, Gdzieś... Może, tak, A. tak. Ty tam raczej z całą, z całą rodziną byłeś? Yy, tak, I, i miałam wtedy takie w ogóle wow, że ci z telewizji to jednak są spoko. Jeszcze zatrzymam się przy tych pierogach i Warpuna. Czyli tak, Warpuny są jakieś 30 km od twoich piecek. Tak, coś takiego. Między Warpunami i Pieckami jest mrągową, tak. gdzie się kształciłaś w szkole i w domu kultury. E, to powiedz mi o. Ja sobie nawet wynotowałem, że w tym mrągowie. Yy, to był Mrongowski, impresje artystyczne, śpiewające obrazy. Tak. Pamiętasz jeszcze? Pamiętam, tak. Nawet chyba wygrałam ten konkurs, tak. yy, w liceum będąc. I na tym konkursie yy, pojawiła się dziewczyna zeszczytna, która w tamtym czasie pracowała. Zresztą dalej pracuje w produkcji The Voice of Poland, i tak wtedy do mnie podeszła mówiła: Może byś tam się przejechała na jakieś tam precastingi. I ja w to była Twoja klasa naturalna, tak? To była moja klasa naturalna, tak. Ja mówię, dobra, w sumie tam jadę. Na, akurat jechałam na koncert z i stwierdziłam, że dobra, jak już jestem to. to, A to ten, bo <laughs> bardzo pięknie o tym opowiadałeś na swoim jubileuszowym parę dni temu e, koncercie z okazji dziesięciolecia, e, właśnie jak to się... E, Trochę te castingi do Voice of Poland konfliktowały swoją maturą. Tak, one się nakładały. Tak jakby nie same castingi, tylko już te dalsze etapy, mhm. bo ja casting przechodziłam 8 lutego, w dniu moich 18 urodzin dokładnie, byłam na scenie, na przesłuchaniach w ciemno. No i te późniejsze tam etapy oczywiście przez całą wiosnę się, się działy i faktycznie na maj wypadały odcinki na żywo, czyli te ostatnie już etapy jakby programu, gdzie już są jakby finaliści i jakby moją kartą przetargował, żeby przekonać moją mamę, żeby się zgodziła, znaczy moją mamę i tatę oczywiście, żeby się zgodzili, żeby ja tam pojechała, bo przecież ja tam nie dojdę aż tak daleko, przecież w ogóle pojadę, sobie zobaczę jak to jest, przeżyję przygodę i jakby już w maju to ja będę siedziała na maturze i, i pięknie, no i się okazało... Że kursowałam po prostu rano pisałam maturę, wieczorem jechałam czy po południu jechałam do Warszawy, potem w nocy wracałam, żeby znowu pisać maturę i znowu zdałam. Maturę zdałam, tak. Myślę, Bo że jest w... bardzo dobrym w ogóle wynikiem. Bo jak rozumiem, byłaś rymuską? Tak, no tak, jakby uczyłam się zawsze dobrze. Czyli problemów pedagogicznych rodzice nie mieli z tobą? Nie, nie, nigdy. Przewodnicząca samorządu w klasie w szkole? Byłam, tak. <laughs> A masz już tam w liceum, ale w podstawówce czy w liceum? Bo akurat w podstawówce. W liceum nie miałam na to czasu, bo w liceum się zajmowałam pięcioma różnymi rzeczami. Miałam też swój zespół, taki rokowy w międzyczasie. Czy on się nazywał jakoś tak? Achmada się. Achmada. Tak, tak to był taki bardzo, powiedzmy. Nie emo, ale taki powiedzmy grunge'owy czas w moim życiu. No, w międzyczasie śpiewałam poezję. Właśnie, bo jeszcze jakiś olsztyński przegląd poezji wygrałaś. Tak, spotkania zamkowe. Zamkowe, śpiewajmy poezję. Jaką tak. poezję śpiewałaś? Słuchaj, tam akurat śpiewałam poezję piosenki Piotrka Roguckiego. Tak, bo ja jestem psychofanką. On zresztą kiedyś wygrał, albo zajął jakieś tam ważne miejsca w każdym razie, właśnie na spotkaniach zamkowych olsztyńskich z jego własną twórczością, więc dla mnie to było takie. A kiedy go spotkałaś pierwszy raz w realu? E, w realu spotkaliśmy się. Z znaczy, no, oczywiście na koncertach. Ja ich nagabywałam, zostawałam po koncertach, żeby im dawać swoje, <grym> swoje <grym> płyty ze swoimi wykonaniami Piotra Piosenek. Ale tak faktycznie, świadomie poznaliśmy się na ich, jego koncercie, na ich koncercie, na koncercie Komy w Stodole. Zanim jeszcze ja wydałam cokolwiek i, i poszłam tam yy, z Juskiem yy, z Pawłem Józwickim, którego serdecznie pozdrawiam. On wiedział, że jestem psychofanką i w ogóle mi nic nie powiedział i mnie zabrał w ogóle na backstage i ja tam byłam taka... Wykrztusiłaś no. coś z siebie? Wiesz co, tak, bo w ogóle się okazało, ale to moim zdaniem to było ukartowane przez Józka, że on temu Rogucowi powiedział, że ja mam taką historię związaną z nim i ten Rogucki faktycznie podszedł do mnie i mówi a ja cię chyba kojarzę, więc ja już tym bardziej, wiesz, ale no było to super miłe, to było takie no duże, duże wrażenie na mnie zrobiło, no i gdzieś tam zawsze, zawsze miałam takie marzenie, jeśli chodzi o duet, no to właśnie, że chciałabym z tym Roguckim kiedyś coś tam zaśpiewać. I? I się udało się udało na mojej ostatniej płycie. Ja y, miałam takie poczucie, że przez te ostatnie 10 lat, jak na tej scenie y, działam, y, czekałam na taki jakiś ważny moment, że y, 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 y wiedziałam, że to musi być konkretna piosenka. I faktycznie taka piosenka pojawiła się dopiero na mojej trzeciej płycie, czyli Regnum, i to jest piosenka list za widnokrąg. I Piotr ze mną tam zaśpiewał, i to jest jedna z takich moich, chyba najbardziej nie wiem, wzruszających też mnie osobiście. W ogóle piosenek. Tak. E, skoro jesteśmy przy wzruszeniach, miałem o to później zagadać, ale jak się wspomniałem, byłem na Twoim koncercie z okazji dziesięciolecia e, i myślę, że. E, każdy z nas pewnie, jak miał 10 lat, to z suszarką dziękował publiczności, mamie, tacie, Panu Bogu, a ty miałeś po prostu cały konsert, że mogłaś dziękować wszystkim i to było bardzo y, zabawne, wzruszające, urocze. Ale mnie zaciekawiło, na tyle cię nie znam, że od początku zapowiadałeś, że się możesz popłakać mhm. i faktycznie się popłakałaś. Mhm. Y, więc chciałem cię zapytać o, o ten konkretny płacz i czy w ogóle łatwo cię y, doprowadzić do płaczu. Idąc od końca, myślę, że zupełnie nie. Tak scenicznie myślę, że. Potrzebuje dużo, żeby się rozpłakać, ale takie momenty faktycznie się zdarzają. Dwa razy mi się zdarzyło na koncertach kogoś innego, że się rozpłakałam, jakby z emocji, i jakby to są wspaniałe oczywiście momenty. A tutaj jak gdzieś mieliśmy cały tydzień prób przed tym koncertem w związku z dziesięcioleciem, i ja już na próbach czułam, że mi się zbiera tam przy dwóch konkretnych numerach, bo też te dwa konkretne numery były dla mnie takie najtrudniejsze do napisania, jeśli chodzi o temat, który. Poruszają bardzo prywatnie. I jednym z nich. Było, które, przypomnij? Właśnie, jednym z nich był list za widnokrąg, który był hmm. przedostatnim numerem. Ym... I to jest, to jest utwór kierowany w ogóle do mojej babci, która zawsze po prostu we mnie wierzyła. I w momencie, kiedy moja mama się zastanawiała, czy mnie puścić, czy nie, do tego wojsa to moja babcia jej powiedziała, że musisz się opuścić, bo po prostu, jak tego nie zrobisz, to, to, to ty będziesz też tego żałowała. Więc, więc ta babcia jest taką postacią dla mnie bardzo ważną. A drugi numer, na którym się faktycznie rozpłakałam, i zdarzyło mi się to absolutnie pierwszy raz na scenie, w taki sposób, tak, tak mocno, że mi tak mocno puściło wszystko, to jest utwór taka jak ty. Ym, który był absolutnie czymś najtrudniejszym dla mnie w ogóle do nagrania. Ja, ja go po prostu nagrałam, wyszłam ze studia, zamknęłam no, drzwi to. i w ogóle nie chciałam tego więcej drążyć. Wiesz co, to jest taki bardzo prywatny temat, yy, którego ja w ogóle nie chcę, nie chcę wprost tłumaczyć, dlaczego, bo to jest taki temat, który może nie jest do końca przepracowany. Z drugiej strony też nie chciałabym, żeby ktoś się poczuł... To, to, jest, to jest moje jakby... Ja musiałam to sobie sama powiedzieć na głos, ale jeżeli ktoś sobie to zinterpretuje tak jakby, jako swoją historię, to, to to będzie sukces tego utworu. Ale dla mnie to jest taki najtrudniejszy utwór, no taki psychologicznie po prostu, związany z kimś też mi bardzo bliskim. A wtedy jak stałaś na tej scenie, tak czułaś, tak, że to naciąga. Tak, tak, tak to... I to był cudowny moment, po prostu ja, płakałaś, ja... wszyscy do ciebie lecieli, poprawiali ci. Tak, to w ogóle było śmieszne, bo ja, ja się rozpłakałam i mówię, Boże, i co, jestem na koncercie dziesięciolecia, wszyscy robią zdjęcie, po prostu nie mogę teraz jak panda wyjść na połowie zdjęć, więc stałam na tej scenie i mówię, Bartek! Wołam <laughs> <laughs> mojego makijażystę, gdzie jesteś? I faktycznie Bartek przebiegł i jak on mnie poprawiał, to ja słyszałam z, z publiczności, że ktoś tam krzyczał, mnie też popraw! <laughs> tak, tak. A powiedz mi, a propos tego koncertu jeszcze, ujęło mnie, że... E, e, Super konferencjerka, w razie czego jak przestanie śpiewać, masz pach w ręku. Ale dziękowałeś bardzo wielu osobom mhm. i mnie zapadły szczególnie, znaczy dwie osoby, dwie historie. Chciałbym mhm. tutaj dla szerszej publiczności, czyli nie nieżyjący już budyń i to jak się spotkaliście i jak razem, jak rozmawialiście, co ty od niego słyszałaś, jak pisaliście, proszę. Powiedz tą historię. Budyń to jest bardzo ciekawa postać w ogóle na, na scenie muzycznej, bo jakby no nie tylko ze mną współpracowała, ale też, też i z Brodką i solowo ze swoim zespołem Pogodno i z wieloma innymi artystami, ale on był taką, taką osobowością, takim człowiekiem, który po prostu patrzy ci w oczy i on wyciąga absolutnie wszystko, nie, jakby nie ukryjesz nic. Przed nim. Ale to jest takie, takie dobre, bo on, jak cię słucha, to cię słucha po prostu całym sobą. I ja wtedy, w wieku tych 18 moich lat, przyjechałam ledwo do Warszawy. Byłam w ogóle oszołomiona tym, co się wokół mnie dzieje, tym, co widzę. Też takie pierwsze zderzenie właśnie z rzeczywistością studencką, jakieś takie pierwsze miłości. I ja to wszystko temu budyniowi opowiadałam, bo też przy, przy okazji tej pierwszej płyty, ja też nie czułam się gotowa, żeby pisać wszystkie teksty. Więc my zapraszaliśmy razem z Foxem bardzo dużo artystów. Eee, no i w tym też zadzwoniliśmy właśnie do budynia, którego oboje nie znaliśmy wtedy osobiście. No i ja z tym budyniem po prostu spędziłam kilka godzin w kawiarni, wylewając mu wszystkie moje jakieś pierwsze, pierwsze miłości. I, I on właśnie tego słuchał, jakby to była, wiesz, po prostu najważniejsza absolutnie rzecz na świecie, a to w ogóle były jakieś z perspektywy czasu, no, takie śmieszne rzeczy. <laughs> Ale dla mnie wtedy bardzo ważne, więc... I on na tej podstawie moich po prostu tego tego wyżalania się właśnie napisał tekst do piosenki na przykład bądź duży. Co mega w ogóle hit. tak, co, co się stało mega hitem, co jest w ogóle zaskakujące też, że mężczyzna w ogóle napisał taki tekst, że to, to był taki, ale też też Budyn miał dużo w sobie takiego zrozumienia powiedziałabym kobiecego, ale może to zostanie odebrane, ale miał taki, taką, taką bardzo Taką, taką mięciutką gąbeczkę w środku, która to tak pięknie zasysała wszystko, co ja mu mówiłam. I, um, i po prostu potrafił to, to przelać w ogóle w tekst. I, I druga postać, o którą chciałem cię spytać. Wspomniałaś już. Mhm. Fox, producent. Tak. Ale muszę tu cytatem posłużyć, bo on jest ładny. A propos pierwszej płyty. Natalia chciała zrobić płytę, którą można zagrać na festiwalach typu opener. Wiedzieliśmy, że nie chcemy robić piosenek na listy przebojów. Trochę nam nie wyszło. Bardzo mnie to rozśmieszyło. No tak, bo w zasadzie to ja jak poszłam na pierwsze spotkanie w wytwórni, to ja już wiedziałam, że chcę te płytę robić z Foxem. W międzyczasie się poznaliśmy, więc ja byłam sfokusowana, że też chciałam robić muzykę elektroniczną. Byłam bardzo jakby taka. Czekaj, to już wracam do, do Foxa, ale w którym momencie nastąpiło to przejście od mrocznych gotyckich czy tam emo brzmień gitarowych do... Elektroniki, co się zadziało? Wiesz co, ja, te, ten zespół mój, który ja miałam w liceum, traktuję jako taką część też moją em, rekreacyjną, jakby życiową, bo, bo nie ukrywam, że razem z chłopakami też bardzo dużo imprezowaliśmy. Em, I. Ciężko było zrobić na mrągowskiej scenie z zespołem, po prostu z chłopakami, którzy po prostu kochali ten typ muzyki, cokolwiek innego, więc ja się po prostu w to wkleiłam. Ja też w tamtym czasie takiej muzyki słuchałam i jakby do tej pory lubię sobie czasem odpalić jakiegoś slipnota, bo jestem dużą fanką w ogóle, byłam też na koncercie. Um, więc ta część tak, też jest we mnie cały czas, ale w momencie, kiedy stanęłam przed wyborem, że mogę zrobić coś, coś sama, yy, to wiedziałam, że chciałabym pociągnąć tę nitkę po prostu elektroniczną, która gdzieś tam w moim sercu się zaczęła yy, tworzyć. I tu wracamy do Foxa. Spotkanie. Tak, no więc ja przyszłam po prostu z karteczką na spotkanie w wytwórni i powiedziałam, że po prostu ja chcę grać, yy, chciałabym zagrać na openerze, chciałabym grać właśnie generalnie na festiwalach, yy, że chciałabym tu robić tą muzykę elektroniczną. Nie zależy mi na hitach radiowych, bo wtedy mi się wydawało to wiesz, takie, nie teges, że co tam w tym radiu leci, to wcale tego ludzie nie słuchają. Ehm, i z perspektywy czasu jest to, jest to zabawne, jak, jak bardzo też moje podejście się w ogóle do tego zmieniło. Może no właśnie dlatego tak się stało. Może tak. Bo, bo my nigdy nie mieliśmy tego ciśnienia na to, żeby to było hitami. Wręcz jak piosenka, bądź duży, została pokazywana. Em, Właśnie gdzieś tam w radiach to wszyscy mówili, że po pierwsze mamy zamienić słowo suka na coś innego, na co się nie zgodziliśmy, po drugie, że to jest za trudne. No i potem piosenka Bądź Duży sama w internecie jakoś, to znaczy sama, no z pomocą fanów po prostu nakręciła się do, do liczby milion wyświetleń i, i wtedy radia stwierdziły, że może jednak spoko i zaczęły grać. A to w ogóle oprócz Foxa to też coś wspominałeś na tym bibliuszowym koncercie, że w zasadzie ty masz długie staże współpracy tak, z ludźmi, z muzykami. Tak, i to jest coś absolutnie, co sobie w ogóle bardzo cenię. Z moim menadżerem pracujemy 10 lat. Z Foxem. Się odzywacie do siebie? I odzywamy się cały czas. I jakby jest cały czas Kuba numer jeden na mojej liście telefonów. Eee, mój zespół w zasadzie jest w takim samym składzie jak od samego początku. Eee, mój team Beauty jest bardzo jakby w połowie, powiedzmy, jakby przeszedł taki sam, ale no to różne rzeczy się życiowo też dzieją, więc tutaj um, jakby cieszę się, no bo też muzyka, ja nie jestem zdania, że muzyka się sama obroni, muzykę tworzą ludzie i to też ludzie muszą w nią wierzyć, więc jeżeli ja mam ekipę, która całym sercem w to wierzy, to ja wiem, że to się uda wszystko, a gdybym współpracowała z osobami, których którym ja też nie wierzę, bo, bo jakoś, nie wiem, bo ich nie znam, bo im nie ufam, to też nie, było, to, to nie byłoby to dobre. Wracając jeszcze do tego jubileuszowego koncertu, e, powiedziałeś ze sceny, że chłopcy są trochę niepocieszeni, że zero elektroniki, a i to chyba pierwszy raz od 10 lat. Tak. E, skąd ten pomysł, żeby zagrać, no nie akustycznie, ale elekt nie elektronicznie? Y -hmm. Pomysł chyba zrodził się... W związku z tym, że chcieliśmy bardzo zorganizować ten koncert w klubie Jasmine. Jednak to miejsce wymagało troszeczkę innego podejścia do zagrania tego koncertu, bo taka elektroniczna, petarda myślę, że tam nie sprawdziłaby się za dobrze. No a też chcieliśmy zrobić coś specjalnego na dziesięciolecie, więc stwierdziliśmy, że odwrócimy po prostu odwrócimy sytuację i zagramy totalnie bez elektroniki, bez komputera, bez klika, który zawsze mi w odsłuchu podaje, jak, jak no, tempo. I uważam, że to był w ogóle super zabieg, bo też ja zdałam sobie sprawę, że te piosenki, które są odarte z elektroniki, po którą zawsze myślałam, że ludzie właśnie sięgają dla elektroniki, że one, tu może zabrzmie bardzo, bardzo nieskromnie, ale jestem z, nim, z nich turbo dumna, bo one się bronią po prostu jako same takie piosenki zagrane tylko, nie wiem, na klawiszach. Tylko na gitarze. Mają, mają super teksty, które cały czas są gdzieś tam aktualne, przynajmniej dla mnie. Mam nadzieję, że, że, że dla moich słuchaczy też. Więc y, miałam, miałam duży fan z tego, że, że to była też taka okazja dla, dla widzów na tym koncercie, żeby właśnie się wsłuchać w teksty, do których my zawsze z Foxem przykładaliśmy ogromną uwagę, żeby one nie były miałkie, żeby one nie były po prostu. Do muzyki, żeby pasowały, tylko żeby one faktycznie niosły za sobą zawsze coś, coś ważnego dla tego słuchacza. I, I to jest wydaje mi się, że to się nam naprawdę udało osiągnąć przez te 10 lat. Czy będzie ciąg dalszy w sensie jakiegoś zapisu płytowego twoich przebojów, znanych piosenek w wersji właśnie. Takiej rokowo-nieelektronicznej? Czy może w ogóle będzie nowy materiał nieelektroniczny? Czy może pójdziesz No <coughs> ja Wiesz co? Się... Bardzo bym chciała y, pociągnąć ten temat koncertowo, może bardziej, bo też wydawniczo to, to chyba za duży temat, mhm. ale ciężko teraz się nam deklarować na cokolwiek, więc, y, więc na razie w sferze marzeń, a co się wydarzy z tym, to zobaczymy. Co, ja i Barbara Meller, lat 9, <noise> jesteśmy na tak. <noise> super koncert, super, super, super. Super, no cieszę się bardzo też, że. Sam sobie żeby zazdroszę, wejść. żeby Także, a co chciałem przejść do wątku edukacji, czyli mhm. do młodzieży. Nie wiem, czy jesteś najbardziej wykształconą e, piosenkarką w Polsce, ale śmiało idziesz tą drogą. Wspomnieliśmy, że byłaś pilną uczennicą. Bo tak, jesteś e, e, panią magister, e, inżynier ochrony środowiska. Inżynier po prostu. Inżynier. Po prostu inżynier. inżynier. Tak. Jaki temat pracy? Tak? E, nie ochrony środowiska, tylko inżynierii środowiska. To jest różnica. A, a czym się, przepraszam, różni? Bo ochrona środowiska, no to jest taki bardzo w ekologię ten, a inżynieria środowiska skupia się na... Może na przykład mówić, nie o instalacjach sanitarnych, a o ochronie przed powodzią, ale o konstrukcjach, które przed tą powodzią jakby tam hmm. zabezpieczają jakby tereny. Ja swoją pracę licencjacką, inżynierską pisałam o fundamentach, w ogóle liczyłam fundamenty kościoła w Pieckach. Serio? Tak. A z, z którego roku wieku jest kościół w piecka, Pieckach? E, wiesz co, jest w budowie. To jest nowe, to jest taka katedra w ogóle. Jeszcze jest nieskończony mój tata, tam jest po prostu pracownikiem numer jeden, pracuje tam prawie codziennie. Aha, czyli po prostu tata zapędził cię do roboty, żeby córka dała podwaliny teoretyczne? A, tak. No. Okej. Okay. Ładnie tato, tak? Wykorzystywać <grym> dzieci. Dobrze, czyli tu mamy inżynierię. Yy, i masz licencjat, masz już ten licencjat tak, z kulturoznawstwa, mam, mam. ale masz y, licencjat z kulturoznawstwa na UW czy w Portugalii? Na UW. UW, na Uniwersytecie na Warszawskim i tak. licencja Licencjat z kulturoznawstwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Jaki temat y, pracy licencjackiej? Ba tutaj temat był muzyczny, ponieważ pisałam pracę o tym, dlaczego i jak to się jakby jakie ma jakby korzenie historyczne pozycja bardzo dobra pozycja kolumbijczyków na tej światowej po prostu arenie muzycznej. No to temat bardzo na czasie. Ja widziałem, że parę godzin temu yy, znowu jest wielka imba, bo pięk chlapną coś a propos, nie, wiem, nawet czy Oj, słyszałem. No, i tak, jak w można, w o zdaniu po, tak, połowę świata obrazić. On o latynosach powiedział. Nawet no. nie, że o Kolumbijczykach, on nie powiedział, tylko. że latynosi barbarzyńcy. On jest pozbawiony instynktu samo tak, no. ale to jest inna sprawa. Czyli głównie Kolumbijczycy pięknie. Czyli tu mamy temat, a w Portugalii studiowałeś też kulturę? A w Portugalii ja byłam po prostu na Erasmusie. Cudowny. Wspaniały czas. Bardzo tak. chętnie. Powiem teraz tak była. prawdę, bo <laughs> widziałem kilka wersji, które się sklejają w jedno, bo była jedna tak. wersja, że chciała się kształcić, a gdzieś też powiedziałaś, że chciałaś się po prostu wybawić w miejscu, gdzie cię nikt tak. nie zna. I to jest jakby on, one cały się przeplatają, tak, to jest cały Erasmus. Czyli pouczyłaś Któreś się. na maksa, tak, pouczyłam się, chociaż jedyny przedmiot, jakiego nie zdałam w życiu, faktycznie był na Erasmusie. Znaczy? No po prostu nie, 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 nie znam egzaminu. Dlaczego? No. To było. Um, czekaj, co to. Jak to powiedzieć? To był w ogóle. Problem polegał na tym, że to był cały przedmiot po portugalsku i on dotyczył jakichś relacji międzynarodowych. I jakby on był po portugalsku, i ja tę te pracę też musiałam pisać. Po portugalsku, więc może dlatego tego nie zaliczyłam, bo gdzieś tam nie, nie jestem aż tak biegła w portugalskim. A w ogóle jak jesteś właśnie z portugalskim i z hiszpańskim? Jak wiesz, ja w portugalski powiedziałabym, że jestem A1 na 2. Jakby się trzeba było z kimś dogadać, kto zupełnie z angielskim nie, to bym się dogadała na jakieś bardzo podstawowe mm. rzeczy. A hiszpański mam certyfikat na B2 oficjalny Cervantesa, z Instytutu Cervantesa zrobiłam jego. A próbowałeś śpiewać po hiszpańsku? bo... Mam jedną piosenkę po hiszpańsku. Na Epce Origo? Kurczę, jest, tak. Tak, oczywiście. jest jeden jest utwór po hiszpańsku. A myślisz, żeby pójść dalej? Wiesz, co, nie wiem. Tak, to było takie moje marzenie, które sobie spełniłam właśnie tą jedną piosenką. Ja gdzieś tam zawsze mam takie myślenie, że to jest coś, co absolutnie mnie fascynuje i fajnie jest się inspirować tą muzyką związaną z tym hiszpańskojęzycznym, po prostu z tą hiszpańskojęzyczną częścią świata. No ale ja jestem gdzieś tam po prostu Natalią z Polski i też mam swoje korzenie. Z Polski to Natalia w Brooklinie, tak? No co? Natalia z Polski. Nie brzmi, e, a nawet z, z piesek. Z piesek. E, parę tygodni temu widziałem, że jest ciąg dalszy tej portugalskiej historii, bo byłaś e, właśnie to nie warsztaty, jak to się nazywa? Songwriting camp. Songwriting camp e, w, w Portugalii w Lizbonie. Coś, co, to było, znaczy, co to było konkretnie i czy coś z tego może wyniknąć? Nie? Nie, o, wyniknąć to, to bardzo dużo. Ja już te wyniki mam nawet na mailu i, i są spektakularne. To, to była grupa hmm. ludzi. Tak, wiesz krajów. to pierwszy raz w życiu zdecydowałam się właśnie, żeby wziąć udział w takim kampie hmm, na którym po prostu spotyka się grupa ludzi, jest podzielona na takie małe podgrupki. Oni sobie przez kilka dni w różnych. Ma, mają jakby taki jeden zarzucony temat, i, no i tam kminią właśnie piosenki. E, I ja tam tylko przechodziłam z jednej grupy do, do drugiej, żeby właśnie kminić razem i, i tworzyć razem. No i powstały z tego po prostu jakieś ekstra piosenki, takie, których ja nigdy nie miałam, i, a które zawsze chciałam mieć. Um, bo ja też w pewnym momencie już po płycie Regnum wiedzieliśmy z Foxem, że to jest nasze ostatnie wspólne wydanie, bo, bo chcieliśmy po prostu iść dalej, chcieliśmy się dalej rozwijać, a ta nasza współpraca już się zrobiła tak w pewnym sensie bezpieczna i komfortowa, mhm. że trzeba było powiedzieć sobie, że teraz. Tę strefę poszerzamy komfortu, więc ja jestem na takim bardzo fascynującym etapie, właśnie szukania sobie nowych, um, nowych miejsc, I, i, i ta Portugalia na pewno jest takim, takim, będzie moim miejscem, do którego będę wracała, żeby tworzyć tę nową muzykę. Mam nadzieję, że już niedługo będę mogła Wam ją pokazać, ale, ale jeszcze za szybko, żeby jakieś tam termin, jakimiś terminami rzucać, ale, ale też w ogóle. Ja zawsze byłam przyzwyczajona do tego, że siedzimy z Foxem we dwójkę w studiu i robimy wszystko mhm. we dwójkę po prostu razem. A tutaj pierwszy raz pracowałam w grupie i to jest coś w ogóle absolutnie wspaniałego, bo nawet jeżeli osoba, która stoi przez większość czasu i się nie odzywa powie jedno, jedną rzecz, którą można dodać i to ona po prostu potrafi zmienić cały utwór na lepsze. Więc taka, taka burza mózgów, praca w takiej burzy mózgów jest naprawdę czymś super i myślę, że będę tego robiła. Ile, ile trwał ten kamp? to trzy, okay. trzy dni. A jeszcze wracając na chwilę do tego twojego semestru w Portugalii, studiowania, mm -hmm. to na ile oprócz chęci nauki i chęci po prostu zobaczenia świata trochę innego odgrywał rolę czynnik, że chciałaś znaleźć się w miejscu, gdzie się ludzie nie znają? No też bardzo duży, bo ja mm, będąc na studiach, tak naprawdę na drugim roku inżynierki, bądź duży stał się bardzo dużym hitem. I w tym momencie ja też po prostu przestałam Gdzieś tam uczestniczyć w takim życiu studenckim, w takim życiu studenckim. tak, bo, bo ja od razu jakoś poczułam na swoich barkach taką odpowiedzialność za to, co mówię, co robię, jak mnie ludzie widzą i bardzo nie chciałam, żeby ktoś mnie gdzieś widział pijaną po kątach, gdzieś w jakichś dziwnych klubach. No, a umówmy się życie. studenckie bardzo za tak. A umówmy się, że życie studenckie też się rządzi swoimi prawami. Um, a ja jakby tańczyć szaleć też bardzo lubię. Imprezować też bardzo lubię. Ostatnio, może trochę mniej z alkoholem, ale generalnie bardzo jestem zabawową osobą. Eee, I potrzebowałam tego bardzo, więc, więc ta Portugalia też spełniła to, tę moją potrzebę tak, takiego po prostu eee, no wybawienia się gdzieś tam, przeżycia czegoś takiego, wiesz. Bez myślenia o tym, jak ktoś mnie zobaczy, to co powie, czy ktoś mnie już obserwuje, czy już mi ktoś robi zdjęcia, jak ja tutaj coś robię, czy już, czy jeszcze nie. No, to jeszcze jeden aspekt, może nie czysto naukowy, ale być może zaskakujący dla części widzów. Miałaś, masz podcast, tak. zrozumieć latino. Jeszcze pytanie, czy Moja będzie ciąg ferynka. dalszy? Moje serduszko. No właśnie. I. <laughs> y, 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 y. Kiedyś się znalazła na to czas? To jest jeszcze inna sprawa. I sk skąd ta potrzeba, żeby y, tłumaczyć y, Polkom, Polakom e, fenomen muzyki latino, tego, że ona w zasadzie rozbłysła tak jak nigdy w historii, e, weszła na wszystkie salony świata? No właśnie. Po pierwsze właśnie dlatego, że to już jest taki fenomen, że tego się nie da po prostu obejść. Jeżeli Bad Bunny po prostu trzeci raz z rzędu jest numerem jeden na Spotify globalnie... Ta, to, to, to poczekaj, to muszę, jak skoro wymieniłeś Bad Bunny, to jak to się dzieje, powiedz mi, że kolor właśnie trzeci raz pod rząd Najpopularniejszy artysta świata, a w Polsce często zdarza się, że ludzie nawet znający się na muzyce, badbanie, co to jest? Nie kojarzą w ogóle, że ty czasem, że latynos, w ogóle myślą, że to jakaś niszowa sprawa. Jak to? No, tak, próbujesz to tłumaczyć, ale nie? Jak to, no, w, w ogóle to, to jest nieprawdopodobne, bo ja faktycznie gdzieś tam w moich socialach prywatnych, jak, jak ten badban już trzeci raz został tym artystą po prostu najpopularniejszym na świecie. Jeden z jakichś znajomych muzyków, właśnie dodał do takiego posta na zasadzie, no dobra, ale kto to jest? Ja mam takie, no. No ja ci powiem, kto to jest. No. Właśnie po to, po, to jest, yy, po to jest mój podcast. Yy, po pierwsze, dlatego, że ja lubię sobie pogadać, ale lubię, lubię sobie pogadać o ciekawych rzeczach. Ja lubię uwielbiam historię. Ja uwielbiam Oto. obserwować jak jakby historia, jakie niesie za sobą konsekwencje też społeczne. Jakby, jak spo, społeczne jakby mm, Tematy wpływają na to, co się dzieje w muzyce, to są wszystko po prostu naczynia gdzieś tam połączone. Ta, ta, ta muzyka jest lustrem tego, tego co się dzieje em, w naszych społeczeństwach. A z drugiej strony mam takie poczucie właśnie, że, że w Polsce ta muzyka latino jest cały czas sprowadzana tylko i wyłącznie do reggaetonu. Albo do tego, że tam że słońce, plaża i jakby to koniec. A to Tak, albo właśnie Le Despacito, które... wiemy. <laughs> Um, więc tak, więc po, to, po to stworzyłam podcast Zrozumieć Latino, żeby, żeby sobie właśnie o tym opowiadać. I w zasadzie ta muzyka jest tylko taką dziurką od klucza. Ja sobie te piosenki, które są znane w Polsce, które są latynoamerykańskie, biorę tylko i wyłącznie po to, żeby móc porozmawiać o tym, czym jest w ogóle Ameryka Łacińska, z, czym, z jakimi problemami się zmaga, jaką ma bogatą historię, e, kulturę i, i jak też bogate ma po prostu te złoża muzyczne. A skąd ta y, zajawka w ogóle, w ogóle na kulturę latynoską? Y, to, to jest w ogóle trochę zabawne, bo ja, jak skończyłam właśnie inżynierię, środowiska i byłam... W jakimś takim bardzo mocnym momencie też koncertowym bardzo dużo się działo, ale ja zawsze uważałam i uważam tak do tej pory, że po prostu jak mam za dużo wolnego czasu, to dostaję po prostu fizia. I ja muszę coś z tym czasem robić, bo ja się bardzo nie lubię nudzić, więc stwierdziłam, że pójdę na kolejne studia, żeby ten czas tam zapełnić, no bo grasz weekendami, a ile można mieć, nie wiem, wywiadów w tygodniu, no jakby... Dla mnie to już jest taki czas, który ja bym tam zapełniła, więc ja i inżynierię, i kulturoznawstwo studiowałam dziennie, po bożemu, jakby w ogóle bez tam żadnych, wiesz, ustępstw. No i tak sobie szukałam takiego kierunku, który będzie związany bardziej właśnie z czymś humanistycznym, bo miałam taką potrzebę, że chciałam po prostu czytać więcej książek, bo taka byłam bardzo, wiesz, po tej inżynierce zero wszystko, wiesz, było na projektach, wszystko było po prostu związane z liczeniem i chciałam trochę odbić w drugą stronę. No i właśnie zauważyłam kierunek, o którym absolutnie nic nie wiedziałam, właśnie ta, ta latynoamerykanistyka. I ja zaczynając te studia o Ameryce wiedziałam tylko tyle, że tam Kolumb do niej dopłynął w 1492 roku. No Czyli no czy z Krzyśpańskiego też bardzo... wtedy w ogóle... Nie, nie, w ogóle zero. Zero, zero, zero. I wyszłam z założenia, że o tym, o tym temacie wiem najmniej, więc się po prostu dowiem. No dobra, to zaczynasz studiować i, i. Bardzo śmieszne w sumie. I w którym momencie wchodzi ta Kolumbia na umysł? Kolumbia, ale piesz do mojej pracy licencjackiej. nie? Czy no bo skoro praca licencjacka o Kolumbii, to w którymś momencie musiałeś się zajerać tak. w ramach podjarki już. W... Wiesz co, pojechałyśmy, pojechałyśmy z koleżanką do Kolumbii na prawie miesiąc, jak byłam chyba na drugim roku studiów, albo jeszcze, na, nie, na drugim. Więc ja tam jeszcze ledwo mówiłam po hiszpańsku. Yy, no ale ta Kolumbia jest wspaniała, ja się zakochałam w tym kraju. Bardzo chciałabym tam wrócić. Może Skąd będzie... wybór wtedy Kolumbii? Mogłeś yy, pojechać, yy, wiesz to, tak się zastanawiałyśmy między, między Peru, między Kolumbią, Wenezuelą i w zasadzie no, do Wenezueli ja trochę się bałam. Yy, Peru moja koleżanka stwierdziła, że za bardzo turystyczne. No, i pa wybór padł na Kolumbię. Ja w zasadzie mogłabym, no mówię, i tu, i tutaj pojechać, więc, no ale pojechałyśmy do Kolumbii i, i cieszę się bardzo, to Peru cały czas mam na liście i Wenezuelę też by kiedyś było super zobaczyć. A ale... Meksyk zaliczałaś, tak, przez... tak, teraz zaliczałam Meksyk. Nie, no w ogóle wszystkie te kraje są, są wspaniałe. Tak. I Kolumbia jedziesz I Kolumbia. do Kolumbii. I? No i co? No i mam plecak, i, i, i mam wolny czas i, i nie mam zaplanowanych noclegów z koleżanką, jesteśmy we dwie blondynki. No i jeździmy sobie po kraju dookoła. A popkulturowo y, czym cię chwyciła Kolumbia? Hmm, wiesz co, ja jestem bardzo. Znaczy Na pewno Kumbia. Kumbia jest tak wspaniałym gatunkiem muzycznym. Ja po prostu. Kumbia to jest, to... Kumbia to jest taki. Kurczę, no, bardzo taki charakterystyczny rytm ma Kumbia, ale to, ciężko mi to tak opisać, po prostu, ale to, to, to co jest. Googlujemy. Państwo sobie sprawdzą. Ale jak mam gorszy dzień, to ja sobie wpisuję e, gdzieś tam m, w internet e, Kumbia Remix, i na przykład są e, remixy Kumbii, takich piosenek typu Martin Garix, Animals, jakieś takie, nie wiem, Harry Styles, i to jest coś absolutnie najśmieszniejszego na świecie. E, to jest mój poprawiacz humoru. E, no, ale Kumbia sama w sobie jest taką po prostu bardzo. Cieplutką w ogóle muzyką, która mi, mi robi dobrze na serce. Ale Kolumbia też mnie najbardziej ujęła przyrodą, różnorodnością, i tym w ogóle, jak piękny to jest kraj. A w ogóle Medellin jest takim miastem, w którym ja absolutnie mogłabym mieszkać. Abyś Medellin czy Medellín? Wiesz to. powinno się mówić w ogóle Medellin. w sensie w Kolumbii mówi się Medellin, bo tak, bo to jak są te dwa ja. L, to, 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 to w Europie, w Hiszpanii bardziej jako J, że, że Majorka ja. na przykład, a nie Malorka, ja. Tortilla, a nie Tortilla, a w tym, w Kolumbii no, jest bardziej Z, Medellin. E to mamy tak, się dobrze. Mamy tą inżynierię, mamy kulturę latynoamerykańską, Kolumbię. Jakie następne plany edukacyjne? Oj czy znaczy, szczerze, będąc teraz w Meksyku, chodząc sobie po tych wszystkich po prostu stanowiskach archeologicznych, tak sobie nie, się Nie, nie, ja boże, żartowałem, a tu widzę, że. Jakby po prostu był taki kierunek, który był. Ale on musiał, musiałby być skupiony tylko i wyłącznie na historii Ameryki Łacińskiej, to ja bym na to poszła, ale takiego kierunku obstawiam nie ma. Ale w, w sensie archeologia Ameryki Nie, 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 po, po prostu historia. Historia Ameryki Łacińskiej, kropka. Ja. Ciebie. Nie ma nigdzie? Wydaje mi się, że jak już są, nie, nie interesowałam się tym aż tak bardzo, ale wydaje mi się, że jak już są, to są właśnie jest syberystyka, są jakieś takie typowo lati latinoamerykano ale jakby takie ogólne, a jakby coś było tylko i wyłącznie skupiona historii. Ja kocham historię. Mam to chyba po tacie. Mój tata zawsze o tej historii opowiadał ją, uwielbiał i ja po prostu to przejęłam. Jako, że jestem magistrem nauk historycznych, bardzo mnie to cieszy. <laughs> Mówiliśmy o Twoim podcaście. którego zrobiłaś kilkanaście odcinków. Przerwa była i wracasz. Tak, pierwszy sezon um, powstał w 2021 roku. Teraz była um, chwilowa przerwa, ale wracam w maju. Także w maju pojawi się kolejnych siedem odcinków, wypełnionych ciekawostkami. także. Ale już masz je zrobione? Jestem w trakcie, ale mam już kilka nagranych, tak. A jakiś. Um... Trailer, tak. Co I, i, będzie? Tak, będzie na pewno o rewolucji meksykańskiej, o piosence La Cucaracha, która ma ogromną historię, ale tak że będziecie bardzo zaskoczeni. Um, będzie trochę operu, Peru, będzie o, o rozroście takim bardzo spektakularnym miasta Lima, które myślę, że jest takim nieznanym tematem. Um, będą goście. Będzie, będą, będą analizy hitów, takich znanych hitów, które mają właśnie jakieś za sobą niosą. Jezre. Ciekawe ciekawe a, powiedz, a ile nie mówię tylko o podcastie, mm -hmm. tak w ogóle ile czytasz? Wiesz co, co czytasz? Co czytam? Ja bardzo lubię czytać reportaże z Ameryki Łacińskiej, ale też, ale też literaturę piękną. W tym roku mam challenge, żeby faktycznie przeczytać 12 książek w roku i jestem już na piątej w tym roku, więc w tym roku idzie mi dobrze, ale mam takie fale. Ja w ogóle lubię mieć książki w domu. Ja lubię nawet tak kupować, żeby tak one były i czasami do nich sięgać i patrzeć, co jest w spisie treści, sobie na przykład konkretne rozdziały na przykład czytać, jeżeli mnie coś bardzo. bardzo powiedz mi jak bardzo y, pandemia y, zryła ci psychikę i głowę, no bo to ze wszystkich grup zawodowych no, artyści byli na czele listy poszkodowanych. Bo nie wiem, plusy w postaci, że można było sobie tworzyć w domu, są raczej nikłe przy braku możliwości występów i, i zamknięciu jak klatce. No teoretycznie tak, chociaż ja jestem bardzo daleka od, y, od gdzieś tam ustawiania jakiejś hierarchii, bo, bo ja i tak czuję się bardzo, czułam się bardzo bezpiecznie Gdzieś tam finansowo w trakcie pandemii, więc jakby taka była sytuacja, więc ja ją po prostu akceptuję i, i myślę, że jednak naprawdę jest masa ludzi, którzy mieli dużo gorzej. Um, no, mi zryła Beret bardzo, ale to było mi tak potrzebne. Ja bardzo potrzebowałam tego zrycia, zrycia Beretu. A i czego wyciszenia? Takiego chyba um, zatrzymania się, jakby posprzątania w swojej głowie, znalezienia nowych. Um, Nowych inspiracji, które, których mogę po prostu się temat teraz trzymać i, i, i je po prostu ciągnąć, i one mi dają nową energię. Um, jakiegoś takiego zrewidowania, um, swojego, um, swojego otoczenia, najbliższego. I nie mówię tu o tym, że nagle, że, że teraz po prostu podzieliłam znajomych, tylko właśnie docenienia tego, jakby co mam, bo, bo na to nigdy nie miałam czasu jakiejś takiej właśnie nabrania lepszej. Um, lepszej relacji w ogóle z rodziną, z rodzicami, yy, więc dużo, to znaczy w ogóle były momenty, że to było straszne, że płakałam codziennie i tam jeszcze mi się w ogóle zdrowie mi się posypało totalnie w pierwszym roku pandemii, więc tutaj to, o Jezus, straszne rzeczy przechodziłam, yy, ale to już bez szczegółów, yy, ale uważam, że to było bardzo na dobre, a przynajmniej w moim przypadku bardzo dużo mi to dało. A siedziałeś bardziej w Warszawie, czy, czy częściej wracałeś na mazurkę? Wiesz co, w Warszawie, no bo w tym, w tym pierwszym okresie, gdzie tak nie można się było spotykać, jednak wszyscy się bali, ja wiesz, mam starszych rodziców, więc my, ja i moje rodzeństwo, bo mam trójkę rodzeństwa, my też trochę jakby próbowaliśmy izolować właśnie rodziców, żeby im się nic po prostu przy okazji wirusa nie, 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 nie stało. Um, Później, później już się to trochę rozluźniło, ale jednak wiesz, cały czas gdzieś tam z tyłu głowy masz taką opcję, że po prostu nie chcesz skrzywdzić, wiesz, najbliższych, więc lepiej się po prostu gdzieś tam... Wspomniałeś tak, o... Izolować Rodzinie, rodzicach, na tym koncercie, o którym mówiliśmy z okazji dziesięciolecia, licznie, nie wiem jak licznie, ale rodzina była reprezentowana, Ach, pewnie tak, tak. dumna i blada. Tam to prawda. <grych> kto, kto był w ogóle wtedy? Wiesz, co, byli moi rodzice i była moja siostra z mężem. I co masz na myśli, mówiąc, że w, w pandemii jakby bardziej. To dokładnie ujęłaś, że. E, znaczy w każdym razie przemyślałaś, pr, e, przemodelowałaś re, relacje z rodzicami. Wiesz, co bo zdałam sobie sprawę, że zależy mi w tej relacji z najbliższymi, właśnie z rodziną, na czymś więcej niż takie rozmowy, typu, co zjeść na obiad, jaka jest pogoda, jakie tam plotki, co się dzieje w pieckach. Tylko że to jest ten czas, kiedy ja chcę się wymieniać emocjami też z moją rodziną. Chcę, żeby oni wiedzieli, co ja do nich czuję i jak ich, bardzo, jak ich kocham, jakich ich szanuję. I chciałabym też dostać to z powrotem, żeby mieć tę pewność, że daliśmy sobie w tym czasie, kiedy możemy, że daliśmy sobie naprawdę wszystko, wszystko co mogliśmy właśnie w tym, w tym takim no, najpiękniejszym sensie tego po prostu. E, I to nie jest łatwe, bo my nie jesteśmy takim narodem, który sobie łatwo mówi o uczuciach. Szczególnie no ja jeszcze ja jeszcze jestem w stanie to sobie jakoś tam przepracować, ale myślę, że dla moich rodziców to było trudniejsze, kiedy w pewnym momencie po prostu ja zaczęłam troszeczkę ich ciągnąć za język, nie? E, a się okazało, że po prostu w nas jest taka oszczędność uczuciowa, że my po prostu jak mamy coś komuś powiedzieć właśnie takiego ważnego, co jest gdzieś tam oczywiste, ale to nie przechodzi przez gardło. A ciągnęłaś za język w sprawach? No w takich w takich bardzo przyziemnych sprawach, żeby sobie właśnie powiedzieć, że, że kocham Cię, że jestem z Ciebie dumny, dumna, mimo tego, że ja to zawsze wiedziałam. I jakby ja, ja też, jakby w ich stronę też tego nie mówiłam, więc dla mnie to było takie, że po prostu chciałam, żeby w pewnym momencie mojego życia, bardzo chciałam, żeby to się, to się pojawiło, bo bardzo mi na tym zależało. A jak na Ciebie mówili w domu? Natalia. Natalia. To, a było tak? Natalia, licz... czy będziesz miała prawdziwą pracę? <laughs> tak, a? tak, tak, tak. To I jest kiedy? Taki, Wiesz co, do teraz w zasadzie ja mam wrażenie, <laughs> że, że to jest taki temat, który będzie zawsze, ale te urocze, ja się na to godzę. Ja, ja wolę, żeby moi rodzice faktycznie um, żeby im zależało na moim, na moim dobru właśnie w taki sposób e, bardzo zdrowy niż mieliby mnie za po prostu nie wiadomo, nie wiadomo jaką gwiazdę i że już po prostu wszystko mam. Ale są wiesz. typowo mamusiny, a czy ty Natalko masz co jeść w tej Warszawie albo czy się ubierasz? E, tak? Nie, no oczywiście, że tak. Wiesz, w takich spodniach to mój tata od razu by powiedział, że czy mnie pies jakiś, nie wiem, dorwał y, albo właśnie, a ja ostatnio, czy ostatnio już od dwóch lat w zasadzie nie jem mięsa i moja mama za każdym razem mówi, no i co ja mam ci ugotować teraz? No. E, ale to jest, to jest urocze i naprawdę ja, ja sobie bardzo, bardzo cenię no, te wszystkie pytania. No mówię, no w tamtym roku jeszcze gdzieś tam w wakacje właśnie tata tak wziął na bok. Mówię, no nie wiem, może jakieś praktyki byś zrobiłam, to zawsze fajnie w CV. Ja mówię, tato, ja nawet nie mam CV. Ja nie wiem, co to jest, bo ja nigdy nie miałam CV. <laughs> a z rodzeństwem jaki jest u was rozstrzał wiekowy? Duży, duży. Pomiędzy mną a moim najstarszym bratem jest 20 lat równo. Łopanie. E, Bo przy... ja byłam niespodzianką dla moich rodziców. Najwspanialszą, najkochalszą, <laughs> Owocem miłości, tak. <laughs> I zapomnienia. Tak, i zapomnienie. Czyli, czy ty masz 28. Tak, tak mój taki... brat ma 48 lat w tym roku. Jeszcze ma 47. Nieźle. Później jest taka różnica, że potem moja siostra ma chyba. Oj, teraz, żebym nie. Żebym teraz nie powiedziała, nie, może 5 lat mniej, i potem znowu kolejnie, kolejny mój brat znowu 5 lat, albo może co trzy lata mają te różnice, nigdy nie wiem. Ale no oni są w tamtych granicach, że już mają po kilkoro dzieci, i tamten, no i potem ja. A, a jak, 28. ja. a jak ciocia Natalia się sprawdza? No ja jestem słuchaj chrzestną dla dwójki, więc teraz jestem na etapie właśnie y, komunii. Y, no, urodziny, no to wiadomo, tutaj teraz. No, trzeba po prostu trzeba być ciocią dobrą. No. Ja się staram. Ja do tych dzieci zawsze tak. Bo Ja w ogóle nie jestem osobą, która z tymi dziećmi ma taki ciuczkający, wiesz, stosunek. Ja lubię te dzieciaki po prostu traktować jako jak, jak równe sobie, bo, no bo one wszystkie już są też w, taki, w takim wieku, że. Że i można z nim fajnie pogadać i pożartować, one są gdzieś tam od podstawówki. Najstarsza córka mojego brata jest w liceum. Teraz będzie maturę zaraz pisała, więc już w zasadzie no, na jak do mnie przyjeżdża, to tak za rok to będzie mogły na imprezę razem wychodzić, także. Może um... nie mów tego publicznie, bo wieś tam. No, brata. <laughs> także mam nadzieję, że jestem spoko ciocią. Pokojnie, a, a jak właśnie było z twoim rodzeństwem, tym starszym, ty jako najmłodsza? Byłaś bardziej rozpuszczona, czy, czy właśnie zbierałeś Bęski od wszystkich? Jak to było? No Bęsków nie brałam, bo jak ja dorastałam, to, to oni wszyscy już byli na wylocie, bo oni już byli na studiach, już tam swoje, swoje rzeczy mieli. Jak, jak byłam mała, to mój najstarszy brat ze mną chodził w wózku na bloki w pieckach, po prostu podrywać dziewczyny na, na mnie w zasadzie, więc. Nie ma, sprawy, nie ma za co. E, moja siostra za to spełniała na mnie wszystkie swoje po prostu zapędy edukatorskie i mi sprawdzała mi wszystkie, całe prace domowe. I jak były zadania dla chętnych, to ona mi zawsze mówiła, no, ale ty jesteś chętna. E, ale w ogóle to było super. Było, było to, było to wspaniale, bardzo jestem jej za to wdzięczna. Też śpiewała mi do kołyski piosenki Bajmu, o czym też wspominałam na koncercie, tak. e, bo też zapraszałam w ogóle e, jakoś drak na koncert, ale niestety nie mogła się pojawić. E, no, więc, więc ja już się trochę wychowywałam sama, bo oni wszyscy już byli w tamtym momencie prawie, że. Dorośli. Ale, ale ten kontakt zawsze mieliśmy fajny. Szczególnie on się polepszył o dziwo, jak ja się wyprowadziłam do Warszawy, no to wtedy wiesz, z rodziną czasami najlepiej na zdjęciach, chociaż ja naprawdę z rodziną mam, mam fajny kontakt, ale, ale najbardziej nam się jakoś tak zacieśniło, jak ja się wyprowadziłam, każdy miał już swoje życie i tak się wtedy, jak się spotykaliśmy, to naprawdę była taka duża radość z tego, że po prostu jesteśmy wszyscy no A Powiedz mi się, a jak yy, przyjeżdżasz, jak możesz, do piecek? No to pewnie masz jakieś tam swoje punkty do zaliczenia. Nie wiem, czy lody w Pieckach, czy, czy rower w lesie. C co jest takim, jakbyś mogła sobie wybierać parę rzeczy, tym musi zrobić. Jak na pewno muszę się przejść nad jezioro. To w ogóle nie ma opcji, że przyjeżdżam do domu i mnie nie ma nad jeziorem, chociaż na, na krótki spacer z psem. E, jak jestem z rowerem, to zawsze rower. Jak są moi znajomi, którzy też już z tych piecek gdzieś tam powybywali w różne miejsca, to na pewno się muszę z nimi spotkać. Ale naszym takim rytuałem jest po prostu, bo moja siostra mieszka dosłownie dom od moich rodziców, to my sobie po prostu z dziewczynami moimi, czyli z moją mamą, z moją siostrą, chodzimy sobie na kaweczki. Na kawę i ciasto. I tutaj raz do jednego domu, raz do drugiego. I my tych takich rundek potrafimy po prostu zrobić typu cztery dziennie i sobie tam wtedy plotkujemy. A powiedz mi jeszcze, bo y, y, przyszłaś, y, jak się nazywał dom kultury w mrągowie. CKT Centrum Kultury i Turystyki, chociaż teraz on mógł zmienić nazwę. Mógł zmienić, mógł ale, ale mówimy w każdym razie o instytucji. No, tak. I z tego co wiem, to y, jesteś jedną z przynajmniej kilku y, y, artystek, artystów, którzy stamtąd wyszli. Y, to chciałem się zapytać, jak to wyglądało. Wiesz co, jakby w, tam w Domu Kultury, w Morągowie zawsze yy, były różne panie, które organizowały różne zajęcia. I one były zawsze darmowe, więc tutaj naprawdę miałam duże szczęście, że takie zajęcia się działo darmowo. No bo gdyby pewnie trzeba było za to płacić, to, to bym. Po prostu się na wszystko nie zapisywała. A ja byłam też z, to, z tych po prostu uczennic, które absolutnie na wszystkie kółka zainteresowań zawsze chodziły, niezależnie od tego, czego dotyczyły. No może nie biologii, z biologii zawsze byłam noga. No i tam były zajęcia poezji śpiewanej. A że ja chciałam po prostu śpiewać, chodzić na zajęcia ze śpiewania e, poza moją działalnością w zespole rokowym. E, no to wiem, no dobra, no, jakoś tam dam radę z tą poezją śpiewaną, po prostu sobie pośpiewam. No ale z drugiej strony, ja w tej poezji śpiewanej się też w tamtym momencie absolutnie zakochałam i, i jeździłam właśnie na, na konkursy e, związane z tym gatunkiem. Przy okazji konkursów recytatorskich one się często odbywały. E, więc no, kawał historii mojej tam, tej ja w tym domu kultury to naprawdę pół liceum spędziłam. Zostając tam, bo jeszcze dojeżdżałam, więc ja tam zostawałam. I PKS-em, było... tak, czy... tak. I PKS-em musiałam wracać do domu, i miałam, pamiętam, że był jedyny autobus typu 18.30 do domu. O tyle do domu jakieś 15 kilometrów, nie? 15 kilometrów. No teraz to bym wzięła rower i bym po prostu jeździła, ale wtedy jeszcze nie byłam. Na te... Wtedy te 15 kilometrów wydawało mi się jakimś po prostu strasznym dystansem, więc, więc czekałam na ten autobus. No. Ale jakby nie, nie, nie robiło mi to, w ogóle nie, nie miałam nikomu za złe, że tak jest. I wracamy teraz jeszcze do, do kampu w Portugalii. Czyli z tego mówisz, że narodzą się piosenki. Tak. Co możesz powiedzieć? Czy to będzie nowa płyta? Jaki będzie charakter tego nowego, co przyniesiesz i kiedy słuchaczom i słuchaczkom? Kiedy nie mogę nic powiedzieć, bo teraz jest dla nas taki czas dla mnie, i dla mojej ekipy właśnie formowania tego nowego, nowego kształtu. Na pewno ja już te piosenki w jakiejś tam formie u siebie mam i. I mogę Was zapewnić, że jestem podjarana bardziej niż, niż w ostatnich po prostu kilku latach. E, więc, e, więc czekam bardzo ja też na ten moment, kiedy będę Wam mogła powiedzieć, kiedy te piosenki się ukażą, ale, ale myślę, że będziecie zadowoleni, tak jak i ja teraz. A powiedz mi, a w zespole to jesteś bardziej pani kierowniczka, kumpela? Jak, jak funkcjonujesz? Myślę, że coś po środku. Myślę, że jesteśmy partnerami dla siebie bardzo, ja i, i moi, moi chłopcy, bo. Mm... Bo jednak jesteśmy trochę w pracy z jednej strony, a z drugiej strony właśnie i bardzo się szanujemy, jakby słuchamy się nawzajem, tworzymy te aranże i jakby ćwiczymy to wszystko razem, słuchamy się nawzajem, każdy ma jakby równe prawo głosu. No a z drugiej strony też tyle czasu spędzamy razem, że się użyczy. jesteśmy dla siebie jakąś taką formą, no właśnie przyjaciół w pracy. No bo inaczej się nie da, my byśmy w życiu nie wytrzymali ze sobą tyle czasu w busach, wiesz, pomiędzy miastami, tyle godzin, gdybyśmy się nie lubili po prostu. Tak po ludzku. Więc, ale, ale też wydaje mi się, że jesteśmy taką ekipą bardzo kulturalną. W sensie? W takim sensie takich... Za bluzgi nie lecą? Czy? Wiesz co, lecą, ale myślę, że w bardzo ograniczonym, w, 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 w ograniczonym zakresie I, i tak jak mówię, my się bardzo szanujemy. No, bo jak czasami słyszę, co się dzieje w innych busach, to, mam tak, to naprawdę mam wrażenie, że my jesteśmy bardzo kulturalni. A powiedz mi, bo ja słyszałem, <laughs> zawsze mi ciekawi ten temat, jaki jest Jedna kobieta, zazwyczaj wokalistka i muzycy męscy. Ostatnio tu siedziała Natalia Przybysz, to pytałem, dlaczego maksywę babcia. To ona mówi, że właśnie jak są kryzysy, to ona przybiera taki głos babci i po prostu bardzo śmiesznie. Nie, nie chcę paradygować, bo ona to robi jak genialnie. I po prostu wtedy, jak ta babcia tak skrzeczy do tych mhm. chłopaków, żeby się uspokoili. Potem słyszałem o jakiejś innej wokalistce, która po prostu jak jest problem, to na siebie zagotowanie i daje im żyć i mhm. sytuacja się jakoś tam rozmasowuje. No więc chciałem się pytać, czy masz jakieś swoje? Ja się, może to dziwnie zabrzmi, ale ja się teraz zastanawiam, jakby o jakiejś takiej no, takie sytuacji, gdzie my naprawdę mieliśmy problem, coś co mogłam nazwać mm. problemem, i przez te 10 lat my nie mieliśmy takich, mm -hmm. yy, my naprawdę się nie kłócimy ze sobą. Jak są jakieś sytuacje, które wyzwalają jakieś emocje większe, to zazwyczaj one mają bardzo jakby proste wytłumaczenie, które jesteśmy w stanie od razu sobie powiedzieć. i te temat gdzieś tam rozwiązać, ale my naprawdę jesteśmy bardzo ze sobą zgrani na czystych zasadach. Um, no tutaj też duża zasługa mojego menadżera, który po prostu on jest trochę kierownikiem tego naszego zespołu, bo on jest w stanie nas wszystkich po prostu spiąć razem. My mamy też takie swoje, wiesz, zasady od lat, które funkcjonują i które się świetnie sprawdzają, że wiesz, no jednak jak jedziemy na koncert, no my nie pijemy przed koncertem w ogóle, bo jesteśmy w pracy i jakby nawet piwka małego, nawet po prostu no nic, jakby. Po koncercie czasami nam się zdarza, oczywiście, że tak, ale generalnie no, gdzieś tam jest to nasza forma, forma pracy, więc to też nie, nie A co robisz przed wyjściem na scenę? Tak, te ostatnie minuty? Co ja robię przed wyjściem na, sceną, na scenę? Gadam z chłopakami. A po prostu? Gadamy sobie tak po prostu. Czyli nie ma wyciszenia. Prowadzimy, prowadzimy smoltoki, yy, jakieś tam śmieszne. Na pewno mamy taki rytuał, że musimy się po prostu wszyscy przed sceną po prostu zgadać i, i sobie krzyknąć, żeby sobie przekazać dobrą energię. I ja mam takie poczucie, że to jest, jakby to się nie wydarzyło przed koncertem, to to jest jakiś zły omen. Um, jak jestem bardzo zestresowana, to faktycznie potrzebuję tego wyciszenia i na pewno przed tym koncertem na dziesięciolecie ja siedziałam na korytarzu ostatnie 20 minut przed wyjściem i tak na zasadzie... <laughs> Już próbowałam te swoje emocje gdzieś tam ogarnąć, ale raczej tak na spokojnie. No, to jeszcze skoro dziesięciolecie, to co byś powiedziała tej 18 osiemnastoletniej Natalii e, z pozycji 28-letniej Natalii? Jezus, jak mnie ktoś pyta, ile ja mam lat, to mam ochotę odpowiedzieć: 23. trzy. Bo ja się tam zatrzymałam. Co ja bym jej powiedziała? Żeby się nie bała. Chociaż ja się też nigdy nie bałam. Nie wiem, żeby w ogóle go with the flow. Ładna Wszystko puenta. będzie tak, jak ma być. Nic się nie dzieje przypadkiem. Ładna płynta. Dziękuję. Dziękuję. Natalia Nykiel, była ze mną, z wami w Melinie w Ester Dziękuję Dzięki bardzo za zaproszenie. Melina w